Jedziemy, ciach! Kręcił się koło mnie jeden taki emerytowany wojskowy oficer. Nie powiem, Trochę może kulawy i łysy, ale na pierwsze wrażenie. I co, pofurcałaś? Nie. Bo się okazało, że i zębów też nie ma. Jakich kory pięknych. Ja. A w całym tym ciechocinku nie było jakiegoś innego Michała? Chociaż z paroma zębami? A co ja, dentystka jestem, żeby facetom w zęby zaglądać? A poza tym ja tam przecież nie na amory pojechałam. To może się zdecyduj. No właściwie to do tężni po zdrowie. Ale przy okazji trochę pofurczeć faktycznie nie byłoby źle. Nawet z tym łysym? Ostatecznie. Czekaj, jak to było? Szczęśliwi łysi. Nic im nie stoi, nic im nie wisi. A czym? Fraszka, Staudinger. Ano tak. Ciekawe, jaką krzywdę on chce mi zrobić. Staudinger? Tak. Nie, ten zboczeniec od wnuczka. Nie wiem, nie znam się na zboczeńcach. A jeszcze mniej na ich wnuczkach. Dziękuję bardzo.